pomocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam. Pan jest mocą swojego ludu, pieśnią moją jest Pan. Moja tarcza i moja moc, On jest mym Bogiem, nie jestem sam. W Nim moja siła, nie jestem sam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, aby świętować zmartwychwstanie Chrystusa, świętować Jego zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, ale jednocześnie chcemy szukać u Niego pomocy. Pomocy w tym, aby na co dzień w naszym życiu doskonalić nasze cnoty, aby każdego dnia stawać się siewcami dobra, siewcami miłości wokół nas. Rokrocznie w przededniu Wielkiego Postu, który już w tym tygodniu w środę zaczniemy, Kościół w Polsce zaprasza nas do modlitwy w intencji trzeźwości naszego narodu. To także zaproszenie do podejmowania mniejszych albo większych ofiar, aby rzeczywiście wobec świata stawać się źródłem Bożego światła, aby stawać się budowniczym Bożego Królestwa tutaj pośród nas. Do tej intencji dołączmy także nasze osobiste intencje, które z ufnością kładziemy na ołtarzu. W sposób szczególny owoce tej najświętszej ofiary składamy w dwóch intencjach. Ksiądz proboszcz sprawuje tę Eucharystię prosząc o dar nieba dla świętej pamięci Leona Madana, za zmarłych rodziców świętej pamięci Helenę, Bolesława, Franciszkę i Franciszka Trzybulskich. Natomiast ja proszę o dar Bożego Miłosierdzia dla świętej pamięci Jadwigi Leśniarek w czwartą rocznicę jej śmierci oraz zmarłych rodziców świętej pamięci Ireny i Mariana Skrzypczak. Do tej intencji dołączmy także szczególną modlitwę o pokój, ustanie wojny na Ukrainie, aby te nasze modlitwy płynęły z czystych serc. Przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, za to, że nie zawsze dajemy dobre świadectwo wobec drugiej osoby, że jesteśmy uczniami Chrystusa. Panie Jezu, nauczający i wychowujący swój lud, zmiłuj się nad nami. Chryste, zwycięstwo grzechu i śmierci, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, godzien naszej czci i uwielbienia, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Pani, my Cię błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z mądrości Syracha. Gdy sitem się przesiewam, zostają odpadki. Podobnie błędy człowieka przy jego ocenie. Piec podaje próbie naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu najwyższy, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu pańskim, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Nawet i w starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On moją opoką i nie ma w nim nieprawości. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane. Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci Twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci Twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam od niej zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja. Jawicie się jako źródła światła w świecie, trzymając się mocno słowa życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadają w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu tu widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydało złe owoce, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w Twojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Grzechy popełniamy na takich czterech płaszczyznach. Jak podczas spowiedzi powszechnej, na początku Eucharystii się modlimy, możemy tam właśnie usłyszeć, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I tak sobie myślę, że gdyby zrobić jakiś ranking, na której płaszczyźnie najwięcej grzechów jest przez ludzi dokonywanych, to mam takie wrażenie, że chodziło właśnie by tutaj o mowę. Ponieważ praktycznie na każdej spowiedzi, u każdego penitenta coś z tą mową jest związanego. A dzisiaj w pierwszym czytaniu mogliśmy już usłyszeć, jak o uprawie drzew świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka. Również i później Pan Jezus sam w Ewangelii, którą myślę, że w fragmencie Ewangelii, którą kojarzymy wszyscy z powodu tego cytatu o drzazdze i belce, również i pod koniec tego fragmentu słyszymy o tym samym, że z obfitości serca mówią jego usta. Usta człowieka. Tak więc to wszystko, co wypowiadamy, to wszystko, jakich słów używamy, jak konstruujemy zdania, bardzo często mówi to o tym, jakim jesteśmy człowiekiem. Czy rzeczywiście mamy dobre zamiary, czy też złe zamiary. W szczególności myślę, że objawia się to
podczas różnego rodzaju emocji, które gdzieś tam nami władają, bo wtedy człowiek gdzieś jest pod ich władzą, gdzieś przestaje się, można by powiedzieć, hamować. I rzeczywiście wtedy poznajemy człowieka, jakim jest naprawdę. I Pan Jezus mówi, że dobre drzewo może wydać tylko dobry owoc, a złe drzewo wydaje złe owoce. Tak więc musimy dbać przede wszystkim o swoje serce. Tak jak biologicznie serce jest jednym z tych najważniejszych organów, dzięki czemu krew dopływa do każdego innego członka naszego ciała, tak również i duchowo, właśnie z sercem utożsamiamy gdzieś to, co czujemy, te nasze jakieś emocje, nasze nastroje. A już niedługo, bo w najbliższą środę, rozpoczynamy Wielki Post. Czas pokuty, ale również i czas nawracania się. Czas, w którym gdzieś zatrzymujemy się nad sobą, nad swoim zachowaniem, nad swoim postępowaniem. Szukamy gdzieś swoich różnych wad, nad którymi planujemy pracować. Bardzo często z Wielkim Postem wiele osób podejmuje różnego rodzaju postanowienia. Jest to czas zmiany na lepsze, aby wraz z Panem Bogiem zmienić właśnie to swoje serce, które jest źródłem tego wszystkiego, co od nas wychodzi. Tak więc prośmy Pana Boga w tych naszych modlitwach, aby pomógł nam przemieniać nasze serce i dbać o nie, abyśmy dawali dobre owoce, abyśmy byli dobrymi świadkami, aby ta nasza mowa zawsze pokazywała miłość i dobroć Boga. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Z pokorą prośmy Boga, który jest naszą opoką oraz źródłem wszelkiej łaski. Spraw, Panie, aby pasterze Twojego ludu, jako gorliwi i wierni szafarze Twoich tajemnic, przyczyniali się do coraz większego uświęcenia wspólnot, którym służą.
Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby stanowiący prawo i rządzący wiernie służyli dobru wspólnemu i pracowali dla jego rozwoju. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby podejmujący walkę ze słabościami i nałogami z Twoją pomocą odnaleźli siłę do osiągnięcia pełnego zwycięstwa. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby nasi bliscy zmarli, którzy w Tobie pokładali nadzieję, ci, których w sposób szczególny polecamy w tej mszy świętej, świętej pamięci Jadwiga Leśniarek, za którą modlimy się w czwartą rocznicę jej śmierci, oraz Marii Rodzice, świętej pamięci Irena i Marian Skrzypczak, oraz świętej pamięci Leon Madan, oraz Marii Rodzice, świętej pamięci Helena, Bolesław, Franciszka i Franciszek Trzybulscy, mogli się cieszyć z oglądania Twojego oblicza na wieki. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby nastał pokój i ustały wszelkie walki na Ukrainie. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, abyśmy z całych sił starali się pracować nad własnymi niedoskonałościami oraz nad rozkrzewianiem dobra, pokoju i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Dobrze jest dziękować i śpiewać Tobie, Panie Boże, oraz dobrze jest Ciebie wychwalać. Dlatego podejmujemy hymn uwielbienia za Twoją dobroć i łaskawość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Kapłańskich przyjmij, Panie, te ofiary chleba wina, co się wkrótce dla nas stanie krwią i ciałem swego Syna. Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie. Niech nas z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie. Niech nas z niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. Módlmy się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, składamy Tobie dary, które od Ciebie pochodzą. Przyjmij jako wyraz naszego oddania i spraw, aby ofiara, która od Ciebie czerpie swoją wartość, wyjednała nam szczęście wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne,
abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, w czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głośmy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem, biskupem pomocniczym Jackiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach,
którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O Leonie, Helenie, Bolesławie, Franciszce, Franciszku, o Jadwidze, Irenie, Marianie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Katarzyną Aleksandryjską i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Pomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę Twojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
przyszedł Jezus ukochany, by leczyć wszystkie nasze rany. Pan ziemi i jasnego nieba, w postaci przyszedł wina chleba. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. Pan prosi, stół nakryty czeka, Bóg zniża się aż do człowieka. Najmilsza uczta rozpoczęta, przedziwna Jego dobroć święta. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. Porzućmy grzech, co duszę plami, by Jezus mógł się cieszyć z nami. Nam oddał własną krew i ciało, i szatę łaski śnieżno-biało. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. Wielbić Pana chcę, radosno śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosno śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosno śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę,
On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosno śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. Od nagłej, niespodzianej śmierci zachowaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się. Pośle niechlebem dającym zbawienie pokornie prosimy Cię, miłosierny Boże. Spraw, aby sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomódl się w intencji naszej Ojczyzny. Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a Syna swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwilę. Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich na tą ósmą niedzielę zwykłą w roku liturgicznym. Dzisiaj o godzinie 16:00 msza święta w intencji akcji katolickiej. W dzisiejszą niedzielę oraz poniedziałek i wtorek odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, czyli tak zwane nabożeństwo 40-godzinne przed rozpoczęciem Wielkiego Postu.
Dzisiaj adoracja po zakończeniu sumy do mszy świętej o godzinie 16. Natomiast poniedziałek i wtorek od porannej mszy świętej do godziny 17. Zachęcamy do trwania na indywidualnej modlitwie przed Jezusem Eucharystycznym. Straż honorową zapraszamy do wspólnego czuwania w poniedziałek i wtorek na godzinę 14.30. W poniedziałek, wtorek i środę przeżywać będziemy doroczne rekolekcje młodzieży ze szkół średnich naszej parafii według planu uzgodnionego z dyrekcjami. Rekolekcje poprowadzi ksiądz Kuba Bartczak, znany rapujący duszpasterz młodzieży. Środą popielcową rozpoczniemy Wielki Post, czyli okres 40-dniowego przygotowania do Wielkanocy. Msze święte w środę popielcową będą sprawowane o godzinie 7, 9, 17 i 18. Podczas każdej mszy świętej posypanie naszych głów popiołem na znak pokuty. W tym dniu wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia aż do śmierci, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Natomiast wiernych w wieku od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia obowiązuje dodatkowo post polegający na ograniczeniu się do spożycia jednego posiłku dosyta i dwóch niepełnych. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a msza święta o godzinie 18 z inicjatywy Straży Honorowej będzie sprawowana o powołania. Straż Honorową zapraszamy na wspólne czuwanie na godzinę 14.30. Piątek, okazja do spowiedzi świętej od godziny 16 do 18. Msza święta o godzinie 18 z inicjatywy Straży Honorowej będzie sprawowana jako wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy. Po Eucharystii adoracja Najświętszego Sakramentu. W sobotę przed poranną Eucharystią godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, a po Eucharystii wspólny różaniec jako spełnienie prośby Matki Bożej z objawień fatimskich. W sobotę przed południem odwiedziny chorych z sakramentami Kościoła. Zapraszamy na pierwsze nabożeństwa pasyjne. W piątek na nabożeństwo Drogi Krzyżowej, która będzie sprawowana w następującym porządku. O godzinie 10 prowadzona przez Straż Honorową pod hasłem Eucharystyczny Zbawiciel, a poprzedzona o godzinie 9.30 godzinkami o Męce Pańskiej. Dla dzieci i młodzieży Droga Krzyżowa o godzinie 16.15, dla dorosłych o godzinie 17.30. Natomiast w każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy o godzinie 17.00 na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. Ofiary, które będziemy składać podczas nabożeństw pasyjnych, tradycyjnie przeznaczone są na kwiaty do Bożego Grobu. Z góry Bóg zapłać za każdy dar. W przyszłą niedzielę o godzinie 16.00 msza święta w intencji Róży Trzeciej, a następnie zmiana tajemnic różańcowych. Ofiary, które za tydzień złożymy na tacę, jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, przeznaczone są na prowadzone w naszej parafii prace gospodarcze. Bóg zapłać za każdą ofiarę. Przy wyjściu z kościoła możemy zaopatrzyć się w specjalny modlitewnik na Wielki Post. Od początku pandemii, zgodnie z zarządzeniem księdza arcybiskupa, w każdej mszy świętej modlimy się suplikacjami z prośbą o ustanie pandemii. Od dzisiejszej niedzieli niech także w tej modlitwie będzie prośba do Pana Boga o dar pokoju na Ukrainie. Zgodnie z prośbą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, ofiary, które dzisiaj po mszach świętych złożymy do puszek, za pośrednictwem Caritas Polska zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Taka sama zbiórka będzie przeprowadzona we wszystkich kościołach Polski, także w środę popielcową. Bóg zapłać za ofiarność.
To tyle najważniejszych ogłoszeń duszpasterskich. Powstańmy i pomódlmy się jeszcze za tych, którzy w minionym tygodniu odeszli do wieczności z naszej parafialnej wspólnoty. Boże miłosierdziu polecamy świętej pamięci Rynalda Dylewskiego, lat 88 z ulicy Podwale, i świętej pamięci Łukasza Barłożyk, lat 32 z ulicy Księdza Ściegiennego. W ich intencji módlmy się. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech przez nieskończone miłosierdzie Boże odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać wam, drodzy, za wspólną modlitwę. Niech udział w tej mszy świętej da nam tą moc, siłę serca, abyśmy byli świadkami Chrystusa i w tym, co robimy na co dzień, ale także w naszych słowach. Abyśmy właśnie poprzez nasze słowa, to co mówimy, jak mówimy, dawali świadectwo, że nosimy w swoim sercu Chrystusa. Niech w tym nam dopomaga także dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. To nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Naprzód przebojem, młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy. Wodzem nam Jezus w kostium ukryty, z nim w bój nasz zastęp wyruszy. Wodzem nam Jezus w kostium ukryty, z nim w bój nasz zastęp wyruszy.